Lata albo miesiące, trudno powiedzieć, minęły, odkąd grupa kurczaków pod dowództwem upartej kwoki, Ginger, uciekła z fermy pani Tweedy niesiona nadzieją w postaci przebojowego koguta imieniem Roki. Udało im się założyć kurze i mysie w sanktuarium, gdzie każdy jest wolny i nie musi bać się przerobienia na kurczaka zrożna, przynajmniej do czasu. 23 lata kazano nam czekać na kontynuację uciekających kurczaków Nika Parka. Pamiętam, że wraz z częścią pierwszą na rynek wjechała również obowiązkowo Groud, niejakiego Blitz Games, a więc firmy legendarnych braci Oliver, którzy swego czasu dali graczom przygody Dizzy'ego. Teraz, cztery generacje sprzętu później, świat jest jednak zupełnie innym miejscem. Wydawanie gier. Razem z filmami jako szybki i w miarę pewny zarobek przestało się opłacać całe wieki temu. Filmy animowane to teraz niemal wyłącznie produkty CGI, bo tak jest taniej i szybciej. A powstaje tego wszystkiego tak dużo, że znacznie ciężej jest znaleźć coś rzeczywiście dobrego. Za to dużo łatwiej narzeka się na średniaki, bo skoro i wybór ogromny, to i percepcja się trochę zmienia. Ponieważ tak naprawdę nawet i te oryginalne, uciekające kurczaki. Wcale nie były jakimś przełomowym, wiekopomnym dziełem. Po prostu ukazały się akurat w takim czasie, że zrobiły wow. Trzeba jednak przyznać, że kiedy Nick Park i Peter Lord brali się za robotę, to wypuszczali dopracowany produkt. Film był mocno inspirowany Wielką ucieczką ze Steve'em McQueenem, tyle że zrobioną na mniej poważnie. Słowo klucz mniej. Klimat wciąż był raczej gęsty. Otoczone drutem kolczastym kurniki wyglądały jak więzienie, czy inny obóz koncentracyjny, a kiedy jedna z kur traci życie mając szyję opartą o pieniek, moment ten jest tak sugestywny, że przez wielu był uznawany za deczko nieodpowiedni dla młodszej części widowni. Naturalnie era nagetsów również ma scenę śmierci jednej kwoki, ale porównywanie ich do siebie byłoby wręcz niesmaczne. Największym bólem tego typu kontynuacji tworzonych całe dekady po oryginale jest ich niezaspokajalna potrzeba przepakowywania starych gagów w nowe ciuszki. Rozumiesz? Żeby widz nie miał wątpliwości, że to wciąż ci sami bohaterowie, i tak dalej. Ale łatwo można też wpaść w pułapkę przesady i zrobić po prostu festiwal powtórek, ledwie udający rzeczywiście nowy film. I takie właśnie pod wieloma względami są nowe. Uciekające kurczaki. To nam mrugnięć okiem do fanów jedynki, czasami niemal jeden do jednego, innymi razy trochę bardziej kreatywnie, czyli na przykład ponawiamy te same elementy scenariusza. Ale przerabiamy je trochę, aby nikt nie powiedział, że drugi raz robimy dosłownie to samo. Z jednej strony jest to zachowanie godne potępienia i wskazujące na kreatywne bankructwo twórców, z drugiej. Dało podwaliny pod najciekawszy, złośliwi powiedzą, że jedyny ciekawy motyw całego filmu. Jedną z głównych bohaterek filmu jest Molly, córka Rokiego i Ginger. Od finału pierwszej części żyją sobie oni na niewielkiej wysepce niedaleko oryginalnej fermy pani Tweedy, ponownie Miranda Richardson. Życie jest dobre. Jedzenia wystarcza spokojnie dla wszystkich, jest pięknie. Zielono, z jakiegoś powodu również znacznie bardziej słonecznie, niż tuż obok, w obozie zagłady Tweedy i jej najnowszego męża, pana doktora Fraja. Rzecz w tym, że trawiona traumatycznymi przeżyciami części pierwszej ginger, bardzo martwi się o swoją córkę. Aż tak bardzo, że nie wyobraża sobie, aby ta kiedykolwiek mogła opuścić ich bezpieczną rajską wyspę, zasadniczo zamykając ją w złotej klatce. Tworząc paralele do swojej własnej sytuacji sprzed lat. Oczywiście porównywanie obozu śmierci do luzowania się z rodziną i przyjaciółmi na relatywnie wielkiej rajskiej wyspie to jak noc i dzień, ale i tak podoba mi się ironiczność całej sytuacji. Oczywiście żaden inny element filmu już nawet nie zbliży się subtelnością i złożonością do tej obserwacji. Żarty są w większości suche, kompletnie nieśmieszne i wymuszone, bo uparcie próbują odwoływać się do części pierwszej, ale cała historia nie jest generalnie zła, albo przynajmniej nie jakoś bardzo zła. Naburmuszona nastolatka ucieka oczywiście z wyspy i zaraz ładuje się w tarapaty, z których muszą ratować ją bliscy. Miło, że scenarzyści, a była ich tu aż dziesiątka, nie zaserwowali nam kolejnej historii o cudownym, w pełni samowystarczalnym dziecku któremu bliscy właściwie tylko przeszkadzają. Era nagetsów to przede wszystkim historia o rodzinie, przyjaźni, wspólnocie. Same ładne morały, na czele z tym, że nie wolno nikogo porzucać tylko dlatego, że tak byłoby łatwiej. Problem w tym, że prócz nich historia jest bardzo odtwórcza, a żarty, a więc znaczną część całego filmu, nie bawią. Obsada robi raczej dobrą robotę. Jasne, za kary lewi. Czyli dorosła wersja Shazama ma wyraźnie inny głos niż Mel Gibson. A wymiana Julie Sawali na Tandy Newton była co najmniej dziwna, zwłaszcza, że Julia bardzo chętnie wróciłaby do roli i ponoć bardzo zabolało ją, kiedy dowiedziała się, że jest już za stara do tej roli. Po czym rolę dostała całe cztery lata młodsza Newton, lecz różnicę zauważa się głównie, kiedy filmy porównuje się na bieżąco. Generalnie w trakcie oglądania aktorzy giną gdzieś kompletnie zasłonięci przez swoje postaci. Z drugiej strony, w tym pierwszym serialu cisnęła bardzo wyrazistym północno-angielskim akcentem, zapożyczonym po części od Chans Bina. Podczas gdy w tlu przyjęła szeroko pojęty, ale bardzo skuteczny, amerykański akcent, podczas gdy tutaj może mówić swoim bardziej naturalnym, środkowo-angielskim, raczej. Wypośrodkowanym głosem. Efekt jest tak inny od jej wcześniejszych ról, że zupełnie zapomniałem, że to ona. Przede wszystkim jednak główna obsada po prostu dobrze gra ze sobą. Czuć między nimi rodzinne więzi, ciepło, wszystko to, co najważniejsze. Uciekające kurczaki. Era Nuggetsów to film, którego nikt nie potrzebował. Od dawna już raczej nikt o niego nie prosił. A który powstał nie tyle z potrzeby serca, bo twórcy mieli jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, a ponieważ pojawiły się pieniądze. Jest repetytywnie z sucharami tak bolesnymi, że aż można sobie dziąsła poranić. A największą różnicą jest to, że tym razem główni bohaterowie nie tyle uciekają, co włamują się na fermę pani Tweedy. To taki film, który można obejrzeć i nie czuć do niego większego żalu. Ale od wskrzeszenia znanej i lubianej marki oczekuje jednak czegoś więcej niż niezbędne.